Jak się chce sensownie myśleć o kompetencjach przyszłości, to trzeba się najpierw zastanowić, a jakie kompetencje są kluczowe dla XX wieku, który się zakończył. Ten wiek by chciał uchodzić prawdopodobnie za wiek rozumu. Tymczasem jak przyjrzymy się praktyce koncepcji rozwoju w XX wieku, to mamy niestety taką refleksję, że kluczową kompetencją XX wieku był instynkt konkurencji i twarde łokcie. Model rozwoju w XX wieku to model rozwoju konkurencyjnego i ten paradygmat, że jak będziemy konkurować, to wszyscy się rozwijamy, bo nawet ci, co przegrali w wyścigu, też poszli do przodu. Przez cały XX wiek trwał, a dziś wydaje się, że się bezpowrotnie wyczerpał. Że już rozumiemy, że konkurencja nie będzie silnikiem napędowym XXI wieku. Wobec tego potrzebujemy jakiegoś innego spojrzenia na rozwój i wobec tego też innych kompetencji do tego nowego spojrzenia. Taką nowością jest to, że zaczynamy doceniać kapitał społeczny. Taką sieć społecznej relacji zaufania między nami, lojalności i solidarności. Ale wydaje się, że to już za mało na XXI wiek, że kapitał społeczny rozumiany jako pewna wspólnota interesów, ja z tobą jestem gotów robić coś wspólnie, bo i tobie i mnie to się opłaca, nie wyczerpuje tego, o czym mówiono na sesji otwierającej. To nie są nasze marzenia. Chcielibyśmy czegoś więcej niż taka interesowna wspólnota dogadywania się, gdzie twój interes zgadza się z moim interesem. Pojawia się gdzieś na horyzoncie pojęcie dobra wspólnego. To dobro wspólne jest czymś innym niż wspólny interes. Dobro wspólne to jest coś takiego, że ja jestem gotów ustąpić z części mojego osobistego interesu, bo rozumiem, że jest coś ponad moim osobistym interesem, mianowicie dobro nas wszystkich, dobro wspólne. Jeżeli pojawia się słowo wspólnota, myśmy tutaj przygotowując się do tego panelu rozmawiali, że wielu z nas ono niepokoi. Kojarzy nam się, gdzieś tam mamy z tyłu głowy takie stare pojęcie wspólnoty, rozumiane jako wspólnota ludzi jednakich, gdzie we wspólnocie jesteśmy otoczeni pewnym ciepłem i wsparciem innych, ale za cenę tego, że mamy być jednakowi. Jak jesteś nasz, jak jesteś Poznania, to masz być solidny i skrupulatny, a jak jesteś, bo ja wiem, kibicem Legii, to masz się zachowywać jak kibic Legii. Te wspólnoty starego typu nie wszystkich nas zaspokajają. Dzisiaj niektórych nas niepokoją, bo ograniczają wolność. Otóż wydaje się, że wspólnota nowego typu, taka wspólnota, która by mogła być nośnikiem kompetencji potrzebnych na XXI wiek, to jest wspólnota różnorodności i debaty. To jest taka wspólnota, gdzie my nie dążymy do tego, żebyśmy byli w tej wspólnocie jednakowi, tylko dążymy do tego, żebyśmy ponad naszą różnorodnością rozumieli dobro wspólne i nie uważali, żeby częścią tego dobra wspólnego było ujednolicanie nas. Żebyśmy my ze wszystkimi naszymi różnicami, rozumianymi jako bogactwo, byli w stanie czuć ponad tymi różnicami dobro wspólne. I teraz, żeby taka wspólnota idealna się zrealizowała, jest potrzebna debata. Jest potrzebna przestrzeń dogadywania się na temat tego dobra wspólnego w gronie ludzi skrajnie różnych, o różnych perspektywach, różnych marzeniach, różnych systemach wartości. Gdzieś wśród tej różnorodności musi być możliwość niekonfrontacyjnego, niekonkurencyjnego, jak w XX wieku, przekonywania się nawzajem, tylko siadania po tej samej stronie lub wokół okrągłego stołu i szukania dobra wspólnego w takiej atmosferze. Nie kto kogo przekona, tylko jak my wszyscy mamy wspólnie odnaleźć rację, która nas wszystkich zadowoli. W tym sensie mówię, że umiejętność debatowania jest kluczową kompetencją XXI wieku, że bez tego nie stworzymy wspólnoty tego nowego rodzaju.